Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz, a dzisiaj zagramy sobie w Farmers Life. Gra swoją premierę w Early Accessie miała na początku zeszłego roku. Ja sobie pograłem tam parę godzin, ale odstawiłem ją na półkę, ponieważ było sporo błędów, niedociągnięć. No i sobie poczekałem do pełnej wersji, która wyszła wczoraj 20 października 2023. A o co chodzi w tej grze? No jest to symulator rolnika polskiej wsi, Zalesie, i wcielamy się w rolę Kazimierza, który jest kawalerem, pijakiem i alkoholikiem, więc może być ciekawie. No tak jak powiedziałem, ja już dawno w to grałem, więc i tak będę musiał sobie wszystko przypomnieć, jak to działa. A co jeszcze więcej, producentem tej gry jest Freemind SA, polskie studio, polscy twórcy, a wydawcą oczywiście Playway. A więc zapraszam wszystkich do oglądania i przypominam tylko o postawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału. Ja tutaj nie czekam na nic. Od razu bierzemy nową grę. Z wprowadzeniem. Tutaj własne zasady, jeszcze jest opcja. Będziesz mógł zmieniać w trakcie gry takie ustawienia jak upływ czasu czy gnicie produktów, ale nie zdobędziesz osiągnięć Steam. Ja nie potrzebuję osiągnąć w Steam, więc zrobimy sobie to. Jeśli się okaże, że będzie za szybko czas leciał, będzie można sobie zmienić. I wprowadzenie oczywiście też sobie zrobimy dla przypomnienia. Rozpoczynamy nową grę. Maj 1955 rok. Witamy Farmers Life. Przed tą kilka dni z życia Kazimierza. A, kilka dni. Przeżyj jej, oczekuj więcej w pełnej wersji gry. No, ale mamy przecież pełną wersję gry. Nasz bohater miał bardzo ciężką noc i nie pamięta zbyt wiele. Pomóż się ogarnąć. Nie wiem, o co tu chodzi. Na początku, na tej pierwszej planszy było, że to jest wersja 1.0, a nie żadne demo. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to się nagle nie skończy, ale... A, rozejrzyj się koło siebie. No chyba, że po prostu twórcy nie zmienili tego wstępu. Dobra, WASD. Shift, bieganie. Powolutku. Przytrzymaj, aby przybliżyć. Aha, dobra. Jest burek. Nasza świnka. Przyjrzyj się burkowi. Tak, jest świnią. No jak wszyscy widzą. Naciśnij Z, by użyć oka gospodarza. Dobra, jakieś patyki chce nam pokazać. Zostało tych patyków jeszcze 9. Jakich patyków? A tutaj na polu są, dobra. Tak, 8 patyków do zebrania. No widzę, że 60 klatek jest cały czas w miarę. Chociaż wydaje się, jakby
Trochę lagowało. A, otwórz lub zamknij ekwipunek. Proszę bardzo, mamy 6 patyków. Maj 1955, 12 godzina, wiek 30. O, zasób portfela, jedna sztuka. Aha, i tu jest napisane, że wszystko, co Kazimierz podniesie, ląduje w jego torbie. Niesione przedmioty można wyrzucać, przyciągając ikonę przedmiotu na środek ekranu. Kazio może udźwignąć naprawdę dużo, ale powyżej pewnego ciężaru zaczyna wyraźnie zwalniać. No to jak w innych tego typu grach. Jeszcze dozbieramy te patyki. No to szukaj. Co Mediat? O Boże, co ona robi? I to jest naprawione tu coś. Okej, są jabłka. Coca-Cola. Jeśli zamiast spożyć podniosłeś jabłka, to nic nie szkodzi. Otwórz ekwipunek tab, kliknij prawym przyciskiem myszy na jabłku i wybierz spożyj. Albo wyrzuć je z torby i spróbuj ponownie. Ja nie chcę wyrzucać z torby. Damy tu na jedynkę. Aha, to jeszcze miałem kliknąć prawym. Okej. No i dobra. Ile wszystkie to zjeść? Aha. Jak się czegoś zaraz nie napiję, to się przewrócę. Spożyj F. Będziemy orać pole. Tak jak było w wersji Early Access. To się na razie nic nie zmieniło, chociaż podobno fabuła jest zmieniona i to się dużo rzeczy jest pododawane. A patrząc na mapę, nie, mapy nawet nie pozwalają nam jeszcze otworzyć. Doszły też różne rzeczy na tej mapie, nowe. Ze zwierzętami również można wchodzić w interakcję, na tej samej zasadzie to z przedmiotami. Ok, otwórz, wyprowadź zwierzę. No idzie za tobą, idzie. Oko gospodarza, pług stoi tam, z tego co widzę. A burek lata za nami jak piesek. Aha. Idziemy orać pole. Zacznij oranie E, a F więcej, co nam to da? Rozpocznij oranie, zakończ. Zostaw. Ja nie chciałem zostawić. O, dobra. Tu jakieś deski, opony, tu się wszystko bija o to. Ja pierdzielę, co tu się stało. Dawać tu, chodź. No kurczę, jedziemy, on nagle mi ucieka stąd. Nic nie wciskam, a... Dobra, rozpocznij oranie, to jest E. No idź koniu, idź. Tu w tej grze mamy Kazikowi pomóc stanąć na nogi. Czyli znaleźć mu żonę. I go odalkoholizować. Bo na wódkę nie ten więcej wydamy niż to warty. Dobra, zaoraj pole 12%. Powoli sobie zaoram. Przerwij oranie. Tam już nie trzeba. Kurde, taka monotonna ta jest praca tu. Tym pługiem. Jak to wygląda? No, trochę lepiej nawet niż Farming Simulator. Nie no, żartuję oczywiście.
Dobra, przerwij oranie. Zakręcaj, zakręcaj. Szkoda, że jakiejś muzyczki nie ma w tle. Tylko same odgłosy natury. Ale 44% już jest. Prawie 50. Ok, przerwij oranie. W sumie mogłem pominąć ten wstęp, ale nie. Mówię, ponad rok temu w to grałem, więc dla przypomnienia chciałbym sobie też to zrobić. Żeby potem nie było jakiejś wtopy czy lamy. No ładnie tu idzie 70%. To jeszcze myślę, że ten kawałek się jeszcze zrobi. Powinno być koniec. Dobra. Koń może biec? Ja nie chcę orać, przecież nie wciskałem. Tylko shift, żeby szybciej jechał. Ale to nic nie zmienia. I koniku, chodź tutaj. Cyk. Osiemdziesiąt siedem procent, 89, 90, 93, kurde, no nam brakuje. Właśnie ta kamera ucieka, kurcze. To może z tej strony. O, dobra, zakończ orkę z pomocą menu kołowego. F. Zakończ. No. Prowadź konia z powrotem do boksu. Prowadź. Idziemy. Czy jak będę biegł? On też będzie biegł. No i super. Tu jak ładnie podświetlone, do którego boksu go zaprowadzić. Prowadzone zwierzęta można wprowadzić do boksu, spoglądając na drzwiczki boksu i wybierając odpowiednie działanie. Nie próbuj wjeżdżać na zwierzęciu do boksu, ani wpychać go tam na siłę. Aha, czyli jak to teraz jest zrobione? Aha, bo kiedy się tu wchodziło i on wchodził za nami i się drzwiczki zamykało, ale zobaczymy tą opcję nową. Prowadź zwierzę. Już się położyć? O, i ładnie teraz wchodzą te zwierzątka. Zamykamy boks. Wejdź do domu i znajdź łóżko. No łóżko jest tutaj w tym miejscu, z tego co pamiętam. Ło, wszystko skrzypi. Bez burka. Żeby nie śmierdziało. Mamy coś tutaj, spiżarnia jest? Tak? Też nie można otworzyć. Spiżarnia 0. W plecaku 9 patyków, 2 jabłka, 2 butelki wody. Tu nic się nie zmieniło. Dobra. Tak się zmęczyłeś. Dobra, parę godzin. No to którą mamy godzinę? 12. Nie, do nocy nie, to tak gdzieś do 16, żeby jeszcze jasno było. Jakąś trawę teraz. No a tak patrzę teraz na górę, że to jest faktycznie wersja 1.0, to nie wiem czemu ta plansza początkowa, żeby zagrać potem w pełną wersję, wyskoczyła, no ale no cóż. Pozbieraj całą trawę z kopki pod stodołą. Gdzie jest kopka pod stodołą? Ale czemu nam się nie poświetla? No dobrze. Połóż trawę na ziemi niedaleko kompostownika. Dobra, ten kompostownik chyba jest tam za rogiem. No ale świnka nam pomaga. Napełnij wiadro. Ja nie chcę napełnić wiadro. Kompost. Kompostownik może znaleźć tuż obok obory. Służy on do tworzenia nawozu ze ściętej trawy, owsa czy pszenicy. Utwórz coś siana, na przykład wyciągając go ze kwipunku na ziemię, a następnie z pomocą wideł wrzuć do pudła kompostownika. Aha. Trzymamy trzymanym w rękach wiadrem można nabierać kompost kompostownika i rozrzucać go na glebę, co podniesie żyzność zaznaczonego obszaru. No dobrze.
Połóż trawę na ziemi niedaleko kompostownika. Dobrze, to tak. Zaraz, zaraz, zaraz. A my tu jeszcze mieliśmy jakieś rzeczy. Czemu one nam zniknęły? Cyk. No co tu się stało? Przecież mieliśmy dwa jabłuszka jeszcze i dwie wody. Chodź, burek. O kurczę, one tu są. Widły służą do zbierania skoszonej trawy, siana czy zboża. Wciśnij spację, by podrzucić niesioną zawartość. Można z ich pomocą także atakować żywe stworzenia. Tylko z pomocą wideł można załadować sianem wóz lub wrzucić ściętą trawę na stojak do suszenia siana. A, to dla zwierzątek i... Znaczy na kompost. Bla, 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 bla. Cyk. No i to czemu ten? A spacją się wyrzuca, dobra. Myszką się nabiera, spacją wyrzuca. Dobra, zbieranie kup. Już myślałem, że tylko po jednej można brać. Dobra, cyk, 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 mamy. I do kompostu. Czemu? No wrzuciłem. Czego nie da się tu wsadzić? A znowu nam ten wróciło. Okej. No, wdepnąłeś w łajno, szkoda. Odbieraj widłami łajno z ziemi i wrzuć na gnojownik. A na gnojownik? A gdzie jest gnojownik? Bo gnojownik to nie kompostownik, tak? Mamy tu gdzieś kompostownik? Znaczy gnojownik? Tu nie, tu nie, tu nie. No chodź, pokaż. A, tu jego miejsce do spania, naszego burka. A może tu? A tak, jest, zaraz się poświetliło. Nie zwróciłem uwagi. Dobra, spacja wyrzuć. Plum. Tak, jak się będziemy tutaj rozrywać? I podążaj za burkiem i weź do rąk karabin ze stołu. Idziemy strzelać. Widły sobie do plecaka weźmiemy. Chodź, rozrywiemy się. Polowanie z pomocą karabinów. W bliskich lasach z powodu nikłej obecności ludzi można spotkać dziką zwierzynę. Z pomocą karabinu możesz upolować dowolne zwierzę, które zdołasz podejść i trafić. Zwierzęta są płochliwe, a amunicja trudno dostępna, więc bądź ostrożny i celuj dokładnie. Dobra, zatrzymaj się, kusni, przymierz. Upolowane zwierzę możesz sprawić na miejscu, jednakże pozyskasz w ten sposób niezbyt wiele mięsa, a już na pewno niecenną skórę zwierzęcia. Najlepiej dostarczyć ofiarę do stodoły, gdzie ojciec Kazimierza stworzył przydomową rzeźnię. Zwierzę w niej sprawione da znacznie więcej miejsca i dodatkowe produkty, jak skóra chociażby. Niektóre zwierzęta są naprawdę ciężkie, więc miej to na uwadze, wybierając się daleko na polowanie. Rower może być całkiem pomocny w takiej sytuacji. No dobra, tylko skąd wziąć rower? Ustrzeż wszystkie ptaki ze strachów na wróble. I co, będzie z nich mięsko? No właśnie. Tamte nie odleciały. A, przeładować trzeba. Dobra. Nic, robota czeka. Lipiec 1955. Już rano, więcej nie piję. Gdzie on się obudził? Na cmentarzu? 5 litrów na dwóch, ja pierdzielę, co za chłop. No to trzeba coś sprzedać.
Dojeźdź do Zalesia. Dobrze, jak dojechać? Narzędzia będzie sprzedawał mi? Piła i siekiera. Kurde, nam się to przecież przyda, a potem ja będę musiał odkupywać, tak? Do Jana, który to jest Jan? O ten, pohandlujmy. Handel, w paru miejscach w okolicy można uprawiać handel, tak, tak. Mhm. Dobra, ten ekran pomocy niech na razie wyskakuje. Bo o niektórych rzeczach nie wiem. I może się przydać pomocne. Dobra, kup. I mamy 125 monet. Ja pierdolę, Zośka ma na pewno jeszcze wódkę lub chociaż piwo. Bierzem gorzałe tam. To my będziemy się tu rozdrabniać. To jest Zośka, tak? Jest skandynawski język. Zapalimy? Nie, ona chyba nie pali. Nie będę jej wkurzał, bo tutaj nastawienie jest. Kto nie grał, no to już pokazuje. Tu jest nastawienie, jak ją wkurzymy, to przestanie z nami handlować, więc nie będziemy mogli zrobić zakupów, umrzemy z głodu i na tym się skończy gra. Chyba, że jeszcze gdzieś obok też można. Znaczy można, na pewno. Obok też kupić jakieś warzywa i owoce, więc bądźmy lepiej dobrzy dla wszystkich. Pohandlujmy. To on chce wódkę. Butelka wódki. Proszę bardzo. Dwie sztuki za 70. A niech ma. Dobrze, panie Burek. Idziemy do chałupy. Mapę już można otworzyć? Nie, nie. O, można już. O, proszę bardzo. I tak wygląda mapka w tej grze. Z tego co wiem, a nie było, to PGR doszedł, brama PGR, Tartak nie pamiętam czy był, farma Tadeusza na pewno była, farma Anny nie jestem pewien, brzeg rzeki, tu kościół też był i targ w Zalesiu też był. No i tej legendy kiedyś nie było. Kurde, no wszystko nam wyprzeda z tego gospodarstwa. No, sidła Kazimierza, jak zostawimy sidła, będzie pokazywało na mapie, gdzie leżą. Upolowane zwierzęta też będzie pokazywało, gdzie leżą. Jakiś punkt własny też można zrobić. To jeszcze kury mu coś porywa. Wróć do domu. Nie ma teleportacji? Tak, jak wszystko wyprzedam, to i kury będzie trzeba pożegnać. A jajka skąd? Ze sklepu? Nie można zrobić przeskoku? Nie, nie można. Ale burka zawsze można zjeść. No jak to tutaj wygląda? To no deszcz pada, kurde, nie można widoków pooglądać. To jakaś chałupa. Tak, i ciebie szlak też przy okazji by trafił. O, coś tu z tym burkiem jest jeszcze nie tak. O, zalagowało. FPS-y 55. Znośnie. Co do grafiki, ja to mam wszystkie ustawienia na maksa. To co się dało na ultra, a co się nie dało to na maksa. Tak to u mnie wygląda. No tu jest jakaś kapliczka. No tak, tylko że figurek świętych brakuje. Tu rzeczka. I staw, w którym pewnie będziemy łowić ryby. A czym najlepiej łowić ryby? Granatem. O, jest kurator, mówi, że ten. Dobra, napijemy się. Tak, brakuje nam trochę wody i trochę jedzenia. Tylko cały czas jestem ciekaw, gdzie nam zginęły te dwa jabłka jeszcze tutaj i dwie wody. No dobra, zjem sobie to jabłko. A nie, nie mogę zjeść jabłka. Bo jabłka już nie ma. Dobra, pijemy ze studni. I zjedz coś ze swojej spiżarni. To nie mów, że automatycznie nam dodał do spiżarni burek. Wypadł stąd. O, lampa. Kurde, wcześniej była pusta, teraz chleb się wziął, kanapki. To jesteśmy na magicznej farmie.
Okej. Burek, stan zwierzęcia wygłodniałe, upasienie 0%. Burek, spadaj. Co zrobiłem, kopnąłem go. A, mamy zjeść coś. To zjemy sobie jedną kanapeczkę. Aha, jeszcze. Czyli wszystkie kanapki. Połóż się, odpocznij. Dobrze, zamknę drzwi. Nie wiem, czy coś pomoże to w kwestiach temperatury, bo jest chłodno. Ale lepiej zamknąć drzwi. A tu jest ta woda. To jeszcze jabłek nam brakuje. Może zjadł przed sen. A tutaj pusto. Dobrze, idźmy spać. Nie, do 14. To myślałem, że noc nadchodzi. Dobra, do 14 pośpimy. 10 września. O, jak szybko to przeskakuje. Maj, czerwiec, wrzesień. A, tu będzie burza i... No właśnie. Czyli cały czas trwa ten samouczek. Znaczy to wprowadzenie. Krowa mi się spali. Trzeba zwierzęta z obory wypuścić. Trzeba zwierzęta z obory wypuścić. Wypuść zwierzęta z obory. No ale tak patrzę... O Jezu, najebane jeszcze jest. Tak patrzę na czas nagrania, więc może na początek skończymy w tym miejscu, bo zanim to zgasimy, zanim naprawimy, to też trochę potrwa. Więc jeśli się podobało, to zapraszam do następnego odcinka. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie i przypominam o pozostawieniu łapki w górę i pozostawieniu subskrypcji kanału, aby niczego nie przegapić. Sekcja komentarzy oczywiście jest dla Was. Wszelkie uwagi mile wskazane, dobre i złe. Znaczy złe, złe chodzi mi bardziej konstruktywne. A więc do następnego razu, trzymajcie się, pa pa!